1910 roku rozpoczęła działalność pracownia Floriana Unglera, gdzie jego oficyny przypadają na lata od 1510 do 1536. Zasługi Unglera dla drukarstwa narodowego są nieocenione. W 1523 roku w jego warsztacie wydano Raj duszny dla Biernata z Lublina, który uważa się za pierwszą książkę w języku polskim. Swoje dzieła powierzali mu wybitni polscy humaniści, m.in. Paweł Skrosny i Jan Dentyszek. To właśnie tutaj opublikowano rozprawę Stanisława Zborowskiego, Ortografia.